jesteśmy po dwóch zabiegach fungicydowych. To dość wcześnie te zabiegi poszły jak na obecną sytuację na polach. Pierwszy zabieg preparatem Delaro w dawce 1 litra na hektar. Produkt, który już w zasadzie jest ostatni rok na rynku, zastąpił go w tym roku preparat Delaro Forte z dodatkową substancją pod kątem mączniaka prawdziwego spiroksamina. Natomiast ten produkt, zarówno jak ten, który w tym roku zaczęliśmy sprzedawać, charakteryzuje się doskonałym działaniem pod kątem zwalczania chorób podstawy źdźbła, takich jak łamliwość. Dodatkowo nowy produkt działa lepiej pod kątem mączniaka prawdziwego zbóż. Preparat Delaro był zastosowany w fazie liścia, w fazie początku strzelania w źdźbło, wtedy, kiedy wyczuwalne już pierwsze kolanko było nad powierzchnią gleby. Natomiast drugim zabiegiem fungicydowym był zabieg z zastosowaniem preparatu Soligor. Soligor zastosowany był w dawce 0,8 litra na hektar. Ten produkt był zastosowany w fazie liścia podflagowego, gdzieś w granicach kilku dni wcześniej w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. Natomiast jeśli chodzi o zwalczanie chwastów, tutaj akurat udało się plantację odchwaścić jednym zabiegiem. Stosowany był produkt Expert Med w połączeniu z diflofenikanem. 0,35 kg preparatu Expert Med plus 150 ml preparatu opartego na diflofenikanie. I ta kombinacja wystarczyła do tego, żeby plantacja była odchwaszczona dobrze, bez poprawki na wiosnę. W tej chwili plantacja jest na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o zdrowotność, jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o zaopatrzenie w składniki odżywcze. Także tutaj rokowany jest bardzo dobry plon, jeśli chodzi o to pole. No cóż, oby wszystkie plantacje, które Państwo prowadzicie, też wyglądały w ten sposób, także dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na polach.